Mieszkańcy przez długie lata narzekali na fatalny stan tego odcinka drogi. To fragment od skrzyżowania z dawną siódemką do skrzyżowania z drogą powiatową Radą Augustów, zwłaszcza przy torach kolejowych i skrzyżowaniu w stronę kowali. W ramach przebudowy powstała nowa konstrukcja jezdni wraz z nawierzchnią asfaltową o szerokości 6 metrów, a na odcinku ponad 2 kilometrów również chodnik. Przebudowane zostały skrzyżowania z drogami gminnymi oraz istniejące zjazdy indywidualne i publiczne. Zakres prac objął Również odwodnienie drogi i wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego. To służy mieszkańcom naszej gminy, ale też i nie tylko, bo czasami różni ludzie się przemieszczają po, po wszystkich gminach. Wiadomo, że no, droga uważam, że wysła, wyszła pięknie. Myślę, że ten komfort jazdy, prawda, w ogóle no, całe spojrzenie na tą drogę, którą ja też jako gospodarz i wójt gminy mam przed oczami, jak było przed, a jest teraz, No jest to po prostu tak można powiedzieć kolokwialnie, inny świat. Wartość prac to ponad 4 400 tysięcy złotych. W tym ponad 3 miliony 900 tysięcy złotych to środki z budżetu powiatu radomskiego. 400 tysięcy złotych to dofinansowanie gminy Kowala, a 100 tysięcy złotych stanowiło dotację z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. W ramach tegorocznych remontów została również odnowiona nawierzchnia drugiej drogi powiatowej Młodociń-Kowala na odcinku blisko jednego kilometra. Prace kosztowały niewiele ponad 845 Tysięcy złotych, a w ich ramach wykonano wzmocnienie konstrukcji jezdni o szerokości 6 metrów wraz z poboczami i odwodnieniem. Przy okazji powstały perony przy przystankach autobusowych oraz nowe oznakowanie poziome i pionowe. To nie koniec inwestycji drogowych w gminie Kowala, a zwłaszcza w jej centrum. Będziemy realizowali budowę ronda. To już trwa. Umowa jest, jak wiecie, doskonale podpisana. Firma Budromos. Znowu tutaj obecna. Jesteśmy już po przetargu projektu i buduj. 3 333 030 zł, nawet z tego co pamiętam, to jest zakres robót plus ewentualne środki za wykup gruntów. Przypomnijmy, że kilka dni temu oficjalnie oddano do użytku inną drogę powiatową. Chodzi o fragment trasy Antoniówka-Groszowice-Piotrowice na terenie gminy Jednia Letnisko. Kierowcy mogą również korzystać z wyremontowanych ulic spacerowej i polnej w Pionkach.